lekki niedosyt jest ze względu na ten wynik, bo szkoda, że się nie udało skoczyć wyżej, ale jeżeli chodzi o miejsce, to tak, jak najbardziej, bo jadąc tutaj gdzieś z tyłu głowy miałam to, że chciałabym być w tej pierwszej ósemce, że to będzie ogromny sukces. No i jestem siódmą zawodniczką na świecie i z tego jestem naprawdę szczęśliwa. Bywały lepsze w tym sezonie skoki, no nie były do końca udane. I to zadecydowało o tym, że nie przeskoczyłam 197, bo nie odbijałam się, tylko szłam od razu na poprzeczkę, więc to taki był mój podstawowy błąd, który skutkował tym, że poprzeczka nie została. No ale... Nie, bo chyba, wydaje mi się, że nie były jakieś tam najgorsze, ale wiele do poprawienia na pewno jest. Myślę, że jednak trochę tych nerwów było i przez te nerwy nie udało się skorygować tych błędów, które Kamila robiła w trakcie skakania i myślę, że to było powodem tego, że nie udało jej się pokonać tej 197 cm. Nerwy po prostu wzięły górę i tak się skończyło, jak się skończyło, ale myślę, że siódme miejsce na Mistrzostwach Świata i potwierdzenie dobrej dyspozycji tym skokiem na 193 to jest bardzo duży sukces Kamili. Te skoki nie były najgorsze, tak jak Kamila powiedziała, aczkolwiek były dwa takie błędy, które nie pozwoliły osiągnąć większej wysokości. Porównując te skoki do skoku na 199 cm, czyli tego rekordu Polski, no to tamten skok też nie był doskonały, ale był troszeczkę robiony w innej atmosferze i w innym momencie. To nie była mistrzowska impreza, tylko meeting, gdzie można było troszkę inaczej podejść do tego skoku. Tutaj po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, chyba nerwy i emocje wzięły górę i to było powodem, głównym powodem tego, że nie udało się skoczyć wyżej. Zdecydowanie tak, ufam mu w 100% i mimo, że czasami dyskutuję na treningu, to robię to, co mi każe i widzę, że to przynosi efekty i przynosiło efekty od pierwszego dnia treningu, kiedy zaczęliśmy razem trenować, więc ufam mu bezgranicznie tego, że widzę, że chce mi jak najlepiej i interesuje się tym wszystkim, dużo czyta, ogląda, analizuje różne skoki, więc wiem, że jest tym całym sercem, w to całe serce włożył, więc dlatego bardzo mu ufam. Ja myślę, że uczyć można się całe życie i cały czas można podnosić swoje kwalifikacje. Myślę, że Kamila jest już w tym momencie na skoki ponad dwumetrowe, udane skoki ponad dwumetrowe powinna oddawać. Myślę, że potrzeba tylko i wyłącznie spokoju teraz i troszkę czasu, żeby takie wyniki się pojawiły. Możliwe, że jeszcze w tym sezonie tyle skoczy.